Hejka wszystkim, tu Asia, witam Was na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na pierwszego vlogmasa w sumie. Ogólnie to w grudniu, jak wiecie, już robiłam tak w tamtym roku i dwa lata temu, że po prostu nie nagrywam vlogmasów, bo wiem sama po sobie, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, nie jestem w stanie codziennie wrzucać Wam filmu, ale zawsze nagrywam w grudniu sporo vlogów, takich tygodniowych albo kilkodniowych, no i w tym roku postanowiłam nagrać to, nazwać to vlogmasami. Zapytam się Was na Instagramie, jakbyście chcieli, stwierdzić się, że jak najbardziej powinnam to nazwać vlogmasami. I wierzę, większość osób jednak stwierdziła, że też się Was zapytałam o to i większość osób chciałaby, aby te vlogi pojawiały się częściej, a były trochę krótsze, na przykład z 3-4 dni, więc tak postaram się zrobić, ale nic nie obiecuję. W każdym razie witam Was w pierwszym takim vlogu. Aktualnie właśnie wróciłam ze szkoły, mamy godzinę 17. Więc opowiem Wam historię dzisiejszego dnia. To miało być zupełnie zwyczajny dzień. Obudziłam się rano około 6, dokładnie 5:50, żeby jeszcze wstać i ustawić Wam aparat. Jeszcze wtedy się nie spodziewałam, że ten dzień będzie jakiś nienormalny. Chciałam Wam po prostu nagrać ładne przebitki, jak wstaję, żeby było na początek tego filmu. Wstałam, rozplotłam moje warkoczyki, bo często po myciu włosów robię takie dwa warkocze, żeby rano mieć ładne loki, ale jak widzicie, dzisiaj średnio wyszło. No, w każdym razie rozplotłam te warkoczyki, stałam. Dlaczego tak wcześnie? Normalnie nie wstaję tak wcześnie, normalnie wstaję około 6:40, ale dzisiaj wstałam tak wcześnie, ponieważ pierwszy raz w życiu szłam na roraty. Tak, pierwszy raz w życiu, nigdy jeszcze nie byłam na roratach. Teraz poszłam ze względu na to, że przygotowuję się do bierzmowania, no i po prostu na roratach muszę być. No więc poszłam dzisiaj na roraty, na godzinę 7 do kościoła. Nie jadłam śniadania, szybko się tylko pomalowałam, tak jak tutaj widzicie na przebitkach pod kątem z Healthy Mixa, jeszcze pod niego nałożyłam bazę, no i coś tam, jak... Przebitki tutaj widzicie, jak się malowałam, bo miałam tyle czasu, że stwierdziłam, że coś tam Wam ponagrywam. No i nie brałam plecaka, bo stwierdziłam, że po... dzisiaj miałam na później do szkoły, więc nie brałam plecaka. Stwierdziłam, że po roratach wrócę do domu i po prostu wezmę sobie ten plecak, zjem sobie śniadanie na spokojnie, więc tylko się pomalowałam. Wzięłam do kieszeni indeks, wiecie, potrzebny do bierzmowania, telefon i klucze. I to wszystko miałam w jednej kieszeni. No tam złożyłam czapkę, szalik, wyszłam, tralala, idę sobie, idę, jest ciemno, jest lód, idę sobie, idę, mało się nie wyrżnęłam, szłam, co się wywaliłam na tym lodzie, już jakoś tak w połowie drogi, no ale okej, wywaliłam się, upadł mi telefon, przestraszyłam się, że nie działa, na szczęście działo, włożyłam do kieszeni, sprawdziłam, czy wszystkie trzy rzeczy mam, miałam. Wszystko miałam, klucze, indeks, telefon miałam w kieszeni. Idę sobie dalej, idę, super zadowolona. Jestem sobie w kościele, skończyły się roraty, wychodzę z kościoła, minęło jakieś 5 minut, kiedy wyszłam. Składam rękę, żeby sprawdzić, czy mam te klucze, bo co jakiś czas ogólnie sprawdzałam, czy mam te klucze. No i wychodząc z kościoła sprawdzam, czy mam klucze w kieszeni. Miałam taki zawał, pierwszy raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, żeby mi coś wypadło z kieszeni, totalnie. Miałam, szczególnie, że miałam te kieszenie zapinane, ale nie miałam ich zapiętych, bo trzymałam tam po prostu ręce, żeby było mi ciepło. No i wkładam ręce do kieszeni, mam telefon, mam indeks, a nie mam najważniejszego, znaczy w sumie telefon jest najważniejszy, ale wiecie, o co chodzi. Jednej z najważniejszych rzeczy w tej chwili nie miałam, czyli nie miałam kluczy. Miałam totalny zawał, kurde, gdzie są moje klucze. Sprawdzam drugą kieszeń, sprawdzam spodnie, wszystko sprawdzam. Aż zdjęłam tą kurtkę, czymś nigdzie nie zaczepiło, nigdzie nie miałam tych kluczy. Wracam się pędem do kościoła, chodzę po całym kościele, pytam się każdego, czy nie widzieli, zaglądałam pod każdą ławkę, wszędzie po prostu szukałam tych kluczy, obeszłam cały kościół, przed kościołem szukałam wszędzie. No po prostu mówię Wam, załamałam się psychicznie i nigdy jeszcze nie zgubiłam kluczy. No i miałam taki zawał, bo kurde, zaraz muszę iść do szkoły, miałam pędem wracać do domu, jeść śniadanie i już wychodzić do szkoły, a jak ja mam wrócić, jak ja nie mam kluczy. Na szczęście, zadzwoniłam do mojej babci, która rano wstaje i na szczęście już wstała. Moja babcia miała zapasowe klucze, więc pojechałam do mojej babci, ona dała mi zapasowe klucze. Na szczęście też mój dziadek był w domu, więc razem zawieźli mnie do domu samochodem z kluczami, więc mogłam wejść, zjadłam śniadanie i zawieźli mnie do szkoły. No i...
Wiem, co pomyślicie, że to było strasznie nieodpowiedzialne. Jak można zgubić klucze? Jezu, jaka ty jesteś tempa? Jak można zgubić klucze? To świadczy o twojej nieodpowiedzialności. I zgadzam się z tym, jest mi głupio, nigdy nie miałam takiej sytuacji. I nie wiem, jak to mogłam zrobić. W tym momencie sama się z siebie śmieję, ale ta sytuacja nie byłaby taka śmieszna, gdyby nie to, że mój tata wrócił z pracy i poszedł tych kluczy szukać. Dokładnie tą drogą, którą szłam do kościoła, szedł. Szukał w kościele, wszędzie z kościelnym oblecieli stały kościół, wracał z powrotem i gdy już był zrezygnowany, myślał, że ich nie znajdzie, no to stwierdził, że z jakąś tam budką ochroniarzy zobaczy, zerknął tam, a tam wisiały zawieszone moje klucze. Więc naprawdę mega się cieszę, że moje klucze się znalazły, w sensie jestem strasznie wdzięczna mojemu tacie, że tam poszedł i tych kluczy szukał. No oboje się naprawdę naszukaliśmy, ale na szczęście się znalazły, więc... No, ja na szczęście dotarłam do szkoły, jedyne co to nie miałam kluczyka do szafki jeszcze wtedy, no ale to tam w sekretariacie wzięłam sobie zapasowy, no więc ogólnie dzisiejszy dzień skończył się szczęśliwie, bo wszystko się znalazło, ale gdyby nie to, no kurczę, byłoby słabo. Rano Wam nagrywałam przebitki z otwierania kalendarzy adwentowych, więc możecie też zobaczyć. Okej, moi drodzy, chciałam Wam teraz pokazać moje kalendarz adwentowy. Jak widzicie, tutaj mam kalendarz adwentowy od Laury, który będę otwierać w oddzielnym filmie. Zobaczycie ten film za tydzień. Dokładnie dwa filmy będą w grudniu. A pomiędzy tym będą zwykłe vlogi, więc tutaj jak widzicie z boku mam niewiele w tym roku kalendarzy adwentowych. Tylko te trzy. Mamy trzy takie podstawowe kalendarze. Nie mam żadnego kosmetycznego. Miałam w planach kupić, ale w końcu nie kupiłam. No i zostało tak, że mam trzy zwykłe kalendarze. Pierwszy zwykły z czekoladkami z Tigera. Możemy już go sobie otworzyć. Tutaj dzisiaj mamy 3 grudnia. Otwieramy sobie ten kalendarz. Zwykły dzwoneczek. Kolejny kalendarz, jest to totalny niewypał pod tym względem, że po prostu no nie jest za ciekawie zrobione, jak widzicie. Zamówiłam go na Allegro za 20 zł. No i okej, okay, Asia, jesteś głupia. Pewnie mi teraz każdy napisze, że nie ma sensu, że co ja w ogóle zrobiłam, że to chyba logiczne, jak każdy normalny kalendarz z herbatami kosztuje prawie 100, a ja tutaj za 20 zł chciałam mieć coś równie fajnego. No wiem, też mi się to wydawało nielogiczne. No ale zamówiłam go na Allegro, zapłaciłam jeszcze za dostawę, ogólnie za ten kalendarz zapłaciłam łącznie jakieś 30 zł i nie spodziewałam się, że to będzie aż tak beznadziejne. Jak widzicie, no na tym zdjęciu... Zdjęcie wyglądało tak, że była widoczna ta choinka z przodu, no i nie widziałam, żeby tutaj było jakieś okienka do otwierania, ale myślałam, że może jakoś z tyłu czy coś, to jest jakoś inaczej zrobione. A to po prostu wygląda tak, że mamy tutaj naklejoną choinkę, z tyłu tutaj mamy włożone te herbatki i jak widzicie, żadnych takich okienek jak w normalnym kalendarzu nie ma, tylko mamy tutaj jedno okienko, z którego codziennie nam się wysypuje jakby jedna herbatka. No i trochę lipa, bo to, no, tam są po prostu włożone różne herbatki i codziennie mamy jedną, no... Totalny, trochę bezsens. No, był tani ten kalendarz, ale... No, ale jednak wydałam na niego w końcu 30 zł i coś takiego, no to nie jest satysfakcjonujące. Dzisiejszą herbatkę. Mamy coś takiego, jakaś miętowa dzisiaj jest herbatka. Bo miałam go w tamtym roku, otwierałam go razem z Wami i w tym roku też go zakupiłam w Empiku. Tak samo jak w tamtym roku, za 40 zł. I szukamy tutaj trójeczki. Trójeczka. Taki żel. Mamy takie żelki miśki. Te zwykłe, podstawowe, ja je bardzo lubię, więc fajnie. A gdy dzisiaj wróciłam do domu, to czeka na mnie niespodzianka. Mój tata był w sklepie i kupił mi kalendarz adwentowy. Bardzo się cieszę, bo chciałam mieć jakiś taki z fajnymi słodyczami. No i właśnie mój tata kupił mi chyba w Biedronce taki kalendarz. Więc mega fajnie on w ogóle wygląda. Tutaj takie różne Twixy i inne takie fajne cukierki. No i jeszcze kupił mi taką skarpetę Świętego Mikołaja, w której mamy różne słodycze z Kinderka, Kinder Country, Szokobonsy, Kinder Niespodziankę i takie zwykłe Kinderki, inne takie rzeczy, więc bardzo, bardzo fajnie. Ale jako, że dzisiaj już mamy 3 grudnia, tak? 3, tak, jutro, tak. 3 grudnia mamy dzisiaj, to już nadrobię sobie zaległości i pootwieram tamte okienka. Zaczniemy od trzeciego okienka, to otworzę z Wami już normalnie. Mamy dzisiaj Marsa.
ale chcę, żeby te vlogi jak najbardziej Wam się podobały, więc jeśli coś w tym vlogu Wam się nie podobało, to dajcie znać w komentarzach, a postaram się to poprawić w następnych vlogmasach. Od tyłu teraz dwójka. O, jaka super była z dwójcy. Milky Way, ale taki jakiś crispy. Zobaczcie, jaka fajna była dwójka, taki crispy Milky Way. I w jedynce mamy Bounty. Sorki za światło, ale chciałam Wam pokazać, tak prezentują się wszystkie moje kalendarze. Nie jest ich dużo, ale wystarczająco moim zdaniem. A przed chwilą, jak widzieliście, przebitki, bo z moją mamą w Pepco kupiłyśmy taki papier do pakowania prezentów. Pewnie na tych vlogach będę Wam pokazywać, jak pakuję prezenty, ale to już pod koniec grudnia, bo jednak na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby. Lampki w kształcie śnieżynek, one będą gdzieś tam u mnie w pokoju pewnie leżały, i baterie, więc nic szczególnego. Oglądam tutaj właśnie vlogmas Alexis z Oli, ale nie tylko, bo oglądam już mnóstwo vlogmasów. Ogólnie w tym roku tak strasznie stwierdziłam, że będę oglądała tyle vlogmasów u różnych youtuberek, bo po prostu tyle youtuberek dodaje w tym roku vlogmasy, że mam naprawdę mnóstwo rzeczy do oglądania. Strasznie lubię ten grudniowy klimat przygotowania do świąt na filmach, to jest naprawdę bardzo, bardzo super. Chciałabym, żeby moje filmy też trochę tak wyglądały, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ale na pewno nie będą one tak częste jak u innych dziewczyn. Miałam budziki co 5 minut od 6.20. 6.20, 6.25, 30, 35, 40 i normalnie 40 po powinnam wstać, a obudziłam się po 7, więc jestem ogólnie trochę, no trochę ogólnie zaspałam. Nie zdążę chyba zjeść śniadania, muszę się szybko szykować. Dzisiaj będzie taki szybki makijaż i będę się śpieszyć do szkoły. Dzisiaj chyba nie zdążę otworzyć kalendarza. Hejka wszystkim, wróciłam dziś już do domu. Mamy dzisiaj 4 grudnia, czyli wtorek. Dzisiaj dość szybko mi minęły lekcje, później byłam na obiedzie u babci. No i znowu, żeby ten vlog miał jakiś większy ład i skład, chciałam się z Wami przywitać dzisiaj rano, nagrać Wam stawki. Właśnie wstałam, będę coś tam się ogarniać i tak dalej. Ale oczywiście, co zrobiła Asia? Nastawiła sobie mnóstwo budzików, zresztą już Wam to chyba rano mówiłam. Tak, nagrywałam Wam, to zdążyłam. I właściwie poleciałam do szkoły. Nie zdążyłam otworzyć dzisiaj kalendarzy adwentowych rano, więc robimy to może teraz. W ogóle ten vlog to tak najczęściej stoi sobie aparat w statywie, ale po prostu on jest ciężki i tak bardzo go nie lubię trzymać w ręku i wiecie, i tak Wam vlogować, żeby po prostu, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzał, jak będzie sobie stał tak aparat. Najgorszy kalendarz w tym roku, czyli ten z herbatkami. Nie dość, że mi te herbaty nie smakują, to jeszcze nie ma tutaj okienek, tylko tak się wszystko losuje. Jaka dzisiaj taka żółta herbatka. Nawet nie wiem, jaki to jest smak, powiem Wam. Te dwa kalendarze bardzo lubię. Otworzymy sobie na początku 4 z tego. Dzisiaj Snickersa. A ten drugi kalendarz z Haribo. Szukamy 4. O. I mamy dzisiaj takie fajne żelki. Takie świąteczne, ale powiem Wam, że nie jestem za bardzo zadowolona z tego kalendarza z Haribo, bo te żelki wyglądają, no są właściwie identyczne jak w tamtym roku. I jak patrzyłam tutaj trochę z tyłu, to no, ten kalendarz jest praktycznie identyczny jak w tamtym roku. Żelek w środku jest naprawdę bardzo mało, więc w sumie fajna rozrywka tak sobie pootwiera codziennie te żelki, ale ogólnie to jak mało jest tych żelek tutaj w środku i tak trochę, no nie wiem. Tego z czekoladkami z tej gry już nawet nie będę otwierać, bo jest po prostu... ta czekolada jest niedobra i w ogóle nie to, że ja bym tutaj narzekała, bo ja mam wrażenie, że ciągle Wam narzekam na tych vlogach. Ciągle narzekam, a to coś mi się nie udało, a to jestem zmęczona, a to zaspałam. Ciągle Wam tylko narzekam, więc może już przestanę. No i co, powiem Wam tylko tyle, że jutro mam test z geografii. Więc teraz będę się uczyć, chociaż w sumie chciałam już Wam dzisiaj zakończyć tego vloga, dzisiaj go zmontować i jeszcze dzisiaj wieczorem Wam go wrzucić. Nie wiem, czy będę w stanie
to zrobić, bo po prostu mam sporo roboty, ale okej, dzisiaj byłam u mojej babci na obiedzie, więc też trochę czas w domu mi się skrócił i muszę trochę się przyspieszyć. Wczoraj ściągałam wam świąteczną muzykę właśnie do tych vlogmasów. Już jest trzeci rok z rzędu, w którym nagrywam wam świąteczne filmiki i zawsze ściągam od początku muzykę, bo jak się skończy ten okres świąteczny, to ja tą muzykę usuwam albo nie wiem, co ja z nią robię, bo po prostu jak już za rok przychodzi ten czas, że świąteczną muzykę można dawać w filmach, to ja jej nigdy nie mam. Przepraszam was za to, jak się strasznie świecę, błyszczę, ale powiem wam, że ja mam tak tłustą cerę, że dla mnie żaden puder nie jest na tyle matujący, że ja się rano przypudruję i przez cały dzień jestem matowa. Ja ciągle muszę używać bibułek matujących, pudru, bo inaczej będę się świecić tak jak teraz właśnie. Teraz nawet nie ma dramatu. Są momenty, kiedy świecę się gorzej, więc przepraszam was, ale moja cera jest tak tłusta. Dobrze, że mam softboxa, bo gdyby nie softbox, to naprawdę nie dałoby się nagrywać. Jak widzicie, za oknem już jest totalnie ciemno. Pokazywałam, że kupiłam w Pepco takie lampki w kształcie śnieżynek i powiesiłam je sobie tutaj na szafę. Na szafie nie baczcie, bo tam mam jakieś ramki inne takie, to trzeba wynieść, bo będzie mi to nieładnie wyglądało. Zapalę teraz wam te lampki i pokażę wam, jak to fajnie wygląda tutaj. Tak prezentują się tutaj te śnieżynki. Myślę, że obok tego kalendarza tutaj bardzo fajnie wyglądają. No i tak, jak wam zgaszę światło, to będzie lepiej widać. O tak, więc naprawdę fajnie to wygląda. Powiem wam jeszcze tylko, że niedługo, tak planuję jakoś po Mikołajkach, albo może w Mikołajki, dekorować swój pokój. Dekorować swój pokój już tak świątecznie. Więc wtedy na pewno będę wam nagrywać vloga, tak jak w tamtym roku ustawię sobie po prostu statyw i będziecie widzieć wszystko, jak dekoruję swój pokój, bo zawsze bardzo wam się to podoba, z tego co zauważyłam. W ogóle wstydzę się przyznać, ale zobaczcie, jaki mam bałagan praktycznie codziennie, jak wrócę do domu. Także oczywiście łóżko niepościelone, wszystko tam porozwala, nawet nie będę wam pokazywać, bo aż no, kto normalny pokazuje swój bałagan, ale powiem wam, że tak to zawsze wygląda. Teraz muszę to trochę ogarnąć, ale to, co chciałam wam teraz powiedzieć, to to, że jak widzicie, moja toaletka tutaj się bardzo zmieniła. W środku, tutaj w toaletce już nie mam w ogóle kosmetyków. Wszystkie kosmetyki przyniosły się do tej oto szafeczki, która naprawdę świetnie mi się sprawdza. W każdym razie, po co ja nagrywam ten plik? Nie po to, żeby się pochwalić moim bałaganem, tylko po to, żeby się was zapytać, czy byście byli zainteresowani aktualizacją mojej toaletki, bo ostatnio nagrywałam taki film, jak po prostu jeszcze wszystko było w tej toaletce, a teraz już w toaletce nie mam żadnych kosmetyków takich do makijażu, tylko wszystko mam w tej szafce obok, więc piszcie w komentarzach, jeśli byście chcieli coś takiego. A jak na razie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu, jestem chyba prześwietlona. Był to taki vlog, nie wiem czy długi czy krótki, bo nawet nie pamiętam, ile nagrywałam, ale mam nadzieję, że coś takiego wam się spodobało. Piszcie koniecznie, co wam się podobało, co nie, to wtedy będę robić tego więcej w następnych vlogach, żeby wam się po prostu milej je oglądało i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!